Jakie należy zastosować przesunięcie równoległe, żeby z figury zaznaczonej niebieską linią ciągłą otrzymać figurę zaznaczoną pomarańczową linią przerywaną? Czyli zaczynamy od tej niebieskiej figury, ciągła linia, i chcemy, żeby znalazła się w miejscu pomarańczowej, przerywanej linii. Jak to zrobić? Ja to najczęściej robię tak, że wybieram sobie jakiś punkt i sprawdzam, co musi się stać z tym punktem, żeby trafił w nowe miejsce. Ten górny punkt. Wierzchołek czworokąta przesunął się w dół, tutaj, czyli przesunął się o 1 w lewo i o 1 w dół. Możemy to opisać takim przekształceniem. 1 w lewo to minus 1 w kierunku poziomym, gdybyśmy przesuwali w prawo, to byłoby plus 1, i przesuwamy się o 1 w dół, w kierunku pionowym, czyli w pionie też minus 1.